Wybory samorządowe 2024. Dogrywka w Weekend FM. Arkadiusz Jerzejewski, dzień dobry. W Weekend FM kandydaci drugiej tury wyborów na burmistrza Kościerzyny. Dzisiaj z nami pan Dawid Jareczek z Komitetu Forum Dialogu Kościerzyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy Radia Weekend FM. I pan Michał Majewski z Komitetu Moje Miasto. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora. W Kościerzynie o urząd burmistrza ubiegały się w sumie 3 osoby. Pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Panom udało się wejść do drugiej tury, więc gratulacje i dziękuję, że przyjęliście to zaproszenie. Ja przypominam, że program odbywa się na żywo. Dziś każdy z was będzie musiał udzielić odpowiedzi w z góry zadanym czasie. Będzie to albo 30, albo 60, albo 120 sekund. Kolejność wypowiedzi oczywiście się będzie zmieniać. Jeśli któryś z was będzie chciał się odnieść bezpośrednio do słów kontrkandydata, to musi zrobić to w czasie zaplanowanym na swoją wypowiedź. A więc zaczynamy od autoprezentacji. Tak, dla przypomnienia jeszcze raz, panowie, kim jesteście, dlaczego ubiegacie się o urząd burmistrza Kościerzyny? Jako pierwszy pan Dawid Jareczek, proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry, nazywam się Dawid Jareczek, mam 39 lat, jestem żonaty, mam dwójkę wspaniałych dzieci, 15-letnie doświadczenie w pracy samorządowej, byłem radnym miasta Kościerzyna, byłem zastępcą burmistrza Kościerzyny, a teraz pracuję w miastku jako zastępca burmistrza miastka. Zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych na urząd burmistrza miasta Kościerzyna, bo chcielibyśmy, aby ta Kościerzyna była uśmiechnięta, przyjazna, otwarta przede wszystkim na dialog ze wszystkimi, z radnymi i z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Michał Majewski, proszę. Nazywam się Michał Majewski. Mam 55 lat, jestem żonaty i mam 7 dzieci. Skończyłem uczelnię techniczną, Politechnikę Gdańską z tytułem magistra inżyniera. W 1992 roku założyłem własną działalność gospodarczą. Wykształcenie i doświadczenie techniczne pozwala mi na sprawne podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju miasta i kierunków inwestycyjnych. A doświadczenie uzyskane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej pozwala na umiejętne i efektywne zarządzanie finansami. 18-letnie doświadczenie samorządowe w roli radnego i burmistrza pozwoliło mi wprowadzić Kościerzynę na drogę szybkiego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Startuję w wyborach, bo czuję się odpowiedzialny za wszystkie rozpoczęte projekty, i te infrastrukturalne, i te społeczne. Chcę je wspólnie z Państwem dokończyć. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie dotyczące Kościerzyny, ale chodzi o konkretne deklaracje, nie ogólniki z programów wyborczych, dokładnie o 5 konkretów na każdy rok kadencji po jednym. Takie konkrety, więc proszę powiedzieć, jakimi zadaniami, projektami chcecie się zająć przez te najbliższe 5 lat, żeby wyborcy sobie mogli zwizualizować, jakby wyglądała ta kadencja za waszych rządów. Tutaj czas na wypowiedź, 2 minuty, jako pierwszy pan Michał Majewski. Skoro mają być konkrety, mimo że mój program obejmuje 18 konkretów, najważniejsze z nich będą realizowane w kolejnych latach. To reaktywacja budżetu obywatelskiego i Młodzieżowej Rady Miasta już w obecnym roku, w 2024. Po drugie, dokończenie budowy sali sportowej przy szkole podstawowej nr 3. Planowany termin zakończenia przyszły rok. Modernizacja parku za urzędem miasta, na który już w ostatnim tygodniu pozyskaliśmy projekt, uzyskaliśmy pozwolenie. Będziemy to realizować w latach 26-28. Arboretum, czyli terony długo wyczekiwane przez mieszkańców, tereny zielone z funkcją wypoczynkową i edukacyjną oraz utworzenie nowych przestrzeni zielonych na terenie miasta wraz z ukwieceniem i ławkami. To rok 2028, ale od ukwieceń zaczniemy już w tym roku. Po piąte, kompleksowa rozbudowa infrastruktury sportowej, m.in. na terenach po byłym tartaku, korty, boisko sztuczno-nawierzchnią, strzelnica, czy wreszcie budowa kolejnej sali gimnastycznej. To lata 28-29. Dziękuję bardzo. Pan Dawid Jareczek, proszę bardzo, 2 minuty. Nasze zobowiązania Jereczka to 8 głównych haseł. Przybliżę te konkretne, jedne z większych inwestycji, które będziemy chcieli w tej następnej kadencji zrobić. No to przede wszystkim dokończyć te inwestycje, które już są rozpoczęte, umowy są podpisane, bo tu ciągłość władzy musi być zachowana. Kompleksowa modernizacja osiedli, przede wszystkim osiedla Wieżysko, osiedla za lasem, ulicy Świerkowej, tych
uliczek wszystkich osiedlowych, bo te nowoczesne osiedla to jest przyszłość Kościerzyny, ale z jedną z pierwszych rzeczy to też aktualizacja sieci połączeń. O tym nam mówił mieszkańcy, te połączenia też często nie są zsynchronizowane z przyjazdami, odjazdami pociągów. To hala sportowa przy szkole podstawowej numer 4, to już jako radny w 2015 roku o tym mówiłem. Z nowych rzeczy to zadaszenie lodowiska miejskiego. To będziemy chcieli zrobić, to wydłuży nam czas funkcjonowania tego lodowiska oraz ograniczy też koszty. Nasi mieszkańcy i turyści będą mogli się cieszyć dłużej tym lodowiskiem. Musimy się przymierzyć w kolejnej kadencji również do budowy parkingu kubaturowego, nie już powierzchniowego, bo tych terenów nie ma. Te środki będziemy pozyskiwać z funduszy europejskich. Chcemy być liderem w pozyskiwaniu tych środków, ale są też szereg mniejszych inwestycji, o których mówią mieszkańcy. To są ławeczki, to są zadaszenia przystanków komunikacji miejskiej. Utworzę na pewno jako przyszły burmistrz Kościerskie Forum Przedsiębiorców, tak aby budować dobre relacje z przedsiębiorcami, tworzyć tą przedsiębiorczość dla naszych młodych mieszkańców, żeby mogli tutaj zostać. I przede wszystkim budowa mieszkań czynszowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W niedzielę jeden z was, panowie, zostanie burmistrzem Kościerzyny, a już wkrótce złoży też ślubowanie. Chciałem zapytać, jakie będą wasze pierwsze, te najważniejsze decyzje na najbliższy czas. Chodzi również o decyzje personalne. Czas na odpowiedź minuta i tym razem jako pierwszy pan Dawid Jereczek. Szanowni Państwo, jeżeli udałoby się wygrać niedzielne wybory, to przede wszystkim trzeba się spotkać z pracownikami i Urzędu Miasta i wszystkich podległych jednostek, wyznaczyć nowe kierunki i oczekiwania. To są naprawdę dobrzy fachowcy, świetni pracownicy. Już z nimi współpracowałem i dobrze ich znam. Zapoznanie ze wszystkimi inwestycjami, wszystkimi projektami, które są teraz realizowane, aby jak najszybciej, sprawnie dokończyć te inwestycje, które są, żeby mieszkańcy mogli jak najszybciej cieszyć się nową i nowoczesną infrastrukturą. Mamy bardzo duże wydarzenie w tym roku, zjazd Kaszubów w Kościerzynie. Musimy się do tego przygotować jak najbardziej, aby zrobić to zawodowo, bo przyjedzie tu mnóstwo ludzi z różnych rejonów kraju, przyjadą goście z Europy, ze świata, na pewno do nas. Musimy to zrobić w pełni profesjonalnie i się do tego przygotować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Michał Majewski. Od 9 lat pełnię funkcję burmistrza Kościerzyny. Jestem zadowolony z organizacji pracy urzędu oraz z personelu. Nie przewiduję dużych zmian, natomiast następują one cały czas w sposób naturalny, gdyż część pracowników odchodzi na emerytury, a część sama podejmuje decyzję o zmianie pracy. W czasie przedwyborczych rozmów i dialogu mieszkańcy zaproponowali pewne zmiany, na przykład takie dotyczące zmiany godzin funkcjonowania urzędu, a konkretnie wydłużenie czasu pracy w urzędzie w jednym dniu w tygodniu. Do tego z pewnością się przychylimy. Dodatkowo mogę powiedzieć, że biblioteka miejska otwarta będzie w wybrane soboty. Jeśli chodzi o Światowy Zjazd Kaszubów, te poczyniania są zrobione i jesteśmy do tego przygotowani. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Teraz czas, by zwrócić się do tych wyborców, którzy nie oddali głosu na żadnego z was, a na waszego kontrkandydata, który nie wszedł do drugiej tury. Jak panowie zamierzacie przekonać tych wyborców do siebie? Dlaczego mieliby teraz zmienić zdanie na waszą rzecz? Czas na odpowiedź minuta i jako pierwszy pan Michał Majewski. Proszę bardzo. Przez dwie kadencje pokazałem państwu, że jestem sprawnym samorządowcem. Zawsze pracowałem dla państwa i z państwem, dla dobra naszego miasta. Nigdy nie dzieliłem mieszkańców i wsłuchiwałem się w wasze potrzeby. Zawsze prowadziłem z wami dialog. Jesteście częścią naszego miasta i jeśli chcecie, by wasze miasto dalej się tak dynamicznie rozwijało, pamiętajcie, że wasz głos ma teraz wielkie znaczenie. Oddajcie na mnie swój głos, abyśmy wspólnie razem rozwijali dalej naszą kochaną Kościerzynę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i czas do pana Dawida Jereczka.
Mieszkańcy Kościerzyny, którzy oddali w wyborach w pierwszej turze głos na mnie lub pana Mateusza Hołdysa, opowiedzieli się za chęcią zmiany. To łącznie ponad 61% mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Bardzo proszę przede wszystkim o to, aby pójść na te niedzielne wybory, bo to bardzo ważne, to nasz przywilej, abyśmy mogli zagłosować. Ja na pewno gwarantuje ten dynamiczny rozwój, powiew świeżości w naszym mieście. Będę burmistrzem wszystkich mieszkańców bez względu na ich poglądy, światopogląd, bo taki powinien być burmistrz, powinien wszystkich reprezentować. I jeszcze raz powtórzę, najważniejsze, pójdźmy w niedzielę wszyscy na wybory, dokonajmy tej pozytywnej zmiany już 21 kwietnia. Dziękuję. Wybory samorządowe 2024. Dogrywka w Weekend FM. W studiu Weekend FM kandydaci na burmistrza Kościerzyny, pan Michał Majewski i pan Dawid Jereczek. Teraz czas na pytania wzajemne. Za chwilę padną dwa takie pytania. Na przemian zapytana osoba będzie miała minutę na odpowiedź, a pytający jeszcze 30 sekund na kontrę. I jako pierwsze pytanie zadaje pan Dawid Jereczek. Panie burmistrzu, 8 kwietnia dla Weekend FM powiedział pan, patrząc i analizując na szybko w pierwszym momencie dane, które są, troszeczkę jestem zawiedziony z faktu, że tam, gdzie najwięcej zostało w ostatnim czasie zrobione, tam moja konkurencja dostała największą ilość głosów. I to oczywiście przeraża. Dlatego pytanie, czy robi pan inwestycje dla poklasku ilości głosów, a nie dla dobra mieszkańców? Absolutnie nigdy w życiu nie realizowałem żadnych inwestycji w mieście Kościerzyna dla dobra dla Poklasku. Wszystkie były realizowane dla dobra mieszkańców. To można sobie sprawdzić po kontrowersjach, które były często w czasie realizacji inwestycji. W czasie realizacji inwestycji często podejmować trzeba trudne decyzje, nie zawsze popularne. Potrafiłem je podnieść, zrobić po to, żeby nasze miasto było miastem bezpiecznym, nowoczesnym, ekologicznym i przyjaznym mieszkańcom. To udawało mi się zrobić, nie dla Poklasku. Dziękuję bardzo. Chciałby się pan odnieść do tego? Ja myślę, panie burmistrzu, i to teraz widać przyspieszone prace na stadionie lekkoatletycznym i wszystkie kończenie inwestycji właśnie przed wyborami, że po części jednak jest to zrobione po to, aby ten najlepszy wynik w wyborach uzyskać. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie od pana Michała Majewskiego. Panie Dawidzie, często słyszę, że Kościerzyna sprawnie i skutecznie pozyskuje środki na swoje przemyślane inwestycje. Jest wręcz liderem i wzorem w tej kwestii. W związku z tym moje pytanie. Czy umiejętność i skuteczność w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł, podkreślam, na realizowanie w Kościerzynie inwestycji powinna być odebrana jako dowód moich kompetencji i sprawnego zarządzania? Panie burmistrzu, no dziwne byłoby, gdyby tak nie było, gdyby tych środków pan nie pozyskiwał. Przecież dobrze widzieliśmy, jak pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Horała, przyjeżdżał z plastikowymi kartonikami jeszcze przed wyborami 15 października. Ale my nie mówimy o tym, co było, tylko patrzymy w przyszłość. Otwierają się, już są otwarte nowe fundusze europejskie, otwiera się KPO. Już nie ma tego rządu, już pana koledzy nie będą przyjeżdżać z tymi kartonikami. Bardzo dobrze, że te środki trafiły do Kościerzyny, bo każde środki na rozwój są potrzebne. Natomiast my musimy patrzeć w przyszłość. Chciałby się pan odnieść do tego, tak? To proszę bardzo. W ostatniej kadencji, tak jak pan dobrze wie, większość inwestycji była realizowana z dofinansowaniem na poziomie 70-90%. Były to środki zewnętrzne. Oznacza to, że bardzo dobrze z różnych źródeł, nie tylko rządowych, wykorzystałem możliwość rozwoju miasta. Przypomnę, ponad 60 milionów środków unijnych, prawie 90 milionów środków rządowych i prawie 1,5 miliona środków z innych źródeł. Nie tylko kartonowe środki, rzeczywiste, które zostały zainwestowane w miasto Kościerzyna. Dziękuję. Teraz czas na drugie pytanie. Tym razem jako pierwsze zadaje je pan Michał Majewski. W związku z pana poprzednim pytaniem i środkami z KPO mam pytanie. We wczorajszej debacie w telewizji Gdańsk zarzucił mi pan, że tak wysokie środki na inwestycje miejskie pozyskaliśmy ze względu na przychylność rządu.
Jednocześnie zaznaczył pan właśnie to, co przed chwilą, że zamierza sięgnąć po środki z KPO. Czy sięganie po środki rządowe było złe? Czy wyjaśni pan mieszkańcom zasady pozyskiwania i zasady spłaty środków z KPO? Panie burmistrzu, każde środki są dobre dla naszych mieszkańców, jeżeli tworzą tą wartość dodaną, czy infrastrukturę, czy też na środki, na inwestycje miękkie, na projekty społeczne, bo też na takich chcemy się skupić. Oczywiście KPO i fundusze europejskie dla Pomorza są zupełnie innymi środkami. Tam jednak trzeba napisać wniosek, żeby je otrzymać, trzeba mieć projekt, trzeba mieć studium wykonalności. To jest zupełnie inna zasada. Są dofinansowania, a są też pożyczki z KPO o zerowym oprocentowaniu, czyli bez obciążenia budżetu miasta, bez kosztów długu, które miasto dzisiaj ponosi, emitując obligacje. Takie to są różnice. I w środkach europejskich my najpierw musimy spojrzeć na człowieka, bo o to w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. No, przykro mi. Drodzy mieszkańcy, środki z KPO nie są środkami darmowymi. Są to w większości środki pożyczkowe, które w 100% będziemy musieli oddać. Tak więc sięgać po nie należy bardzo rozważnie. Na bardzo przemyślane inwestycje i przede wszystkim te inwestycje, które i tak będziemy musieli realizować, zobligowani przepisami zewnętrznymi. Takie jak modernizacja budynków, wymiana piecy, czy też ekologia. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytanie od pana Dawida Jereczka. Panie burmistrzu, w ubiegłym roku witał pan ówczesnego premiera, pana Mateusza Morawieckiego, chlebem i solą. W marcu tego roku odwiedził Kościerzynę obecnie urzędujący premier. I dlaczego pan jako dobry gospodarz miasta nie przywitał pana premiera Donalda Tuska, lub nie oddelegował swojego zastępcy lub innego pracownika? Jak pan chce sięgać po te kolejne środki rządowe czy unijne, będące w dyspozycji marszałków województw, które pozwolą rozwijać nasze miasto? Myślę, że w dobrym tonie i geście jest poinformowanie, że osoba z sfer rządowych chce odwiedzić Kościerzynę. Takie zaproszenie i taką informację ze strony pana Mateusza Morawieckiego czy pana prezydenta Andrzeja Dudy dostałem. Niestety ze strony pana premiera żadna taka informacja do Urzędu Miasta nie wpłynęła. Co więcej, nawet ciężko było się zorientować w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych, że takie coś będzie miało miejsce w Wielką Sobotę tuż przed świętami wielkanocnymi. Także tylko dlatego nie poszedłem. Poszedłem do PSL-u, poszedłem do Konfederacji, do wszystkich ugrupowań, które mnie zaprosiły. I jedynie tam nie poszedłem, bo o tym nie wiedziałem. Czy pan się odnieść do tego? No, informacja była szeroko rozprzestrzeniona w mediach społecznościowych, bo narobiła też trochę szumu. Ja na pewno jako przyszły burmistrz będę, bez względu na barwy polityczne, bo tu nie ma takiej, czy się kogoś lubi, czy się nie lubi. Burmistrz jest gospodarzem i swoich gości, bez względu na przynależność do partii politycznej, a w tym czy prezydentów, czy premierów, powinien tak samo witać w imieniu swoich mieszkańców. Dziękuję bardzo. To było ostatnie zagadnienie. Teraz czas już na podsumowanie. Co panowie na koniec chcecie powiedzieć swoim wyborcom? Dlaczego to na jednego z was, mieszkańcy Kościerzyny, powinni w najbliższą niedzielę oddać swój głos? I już na zakończenie minuta pan Dawid Jereczek. Drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy Kościerzyny, najważniejszą kwestią to jest pójście w niedzielę 21 kwietnia do wyborów. Skorzystajmy z tego przywileju i nie pozwólmy, żeby ktoś zdecydował za nas. Każdy głos jest na wagę złota. Ja, szanowni państwo, mam 15-letnie doświadczenie w samorządzie na różnych jego szczeblach. Jestem lokalnym, bezpartyjnym liderem, który będzie reprezentował interes wszystkich was, mieszkańców Kościerzyny. Wybór mojej osoby przyniesie świeże spojrzenie na problemy, na ich rozwiązanie. Mamy też 8 radnych w Radzie Miasta. Jesteśmy w stanie zbudować stabilną większość w tej Radzie, aby stabilnie pracować przez całą następną kadencję. Kościerzyna będzie miastem przyjaznym młodzieży, seniorom i osobom niepełnosprawnym. Dziękuję, zapraszam na wybory 21 kwietnia.
Dziękuję bardzo i na zakończenie jeszcze pan Michał Majewski. Krótko, zwięźle, tak jak to w gwarze technicznej bywa. Jeśli chcecie państwo postawić na sprawdzonego człowieka, który poradził sobie w trudnych czasach COVID-u i wojny, który potrafił podejmować trudne decyzje, nie zawsze popularne, ale zawsze dbał o dobro naszego miasta i prowadził politykę otwartych drzwi oraz dialogu z mieszkańcami, na osobę, która potrafi zarządzać finansami i dbać o nasze wspólne dobro. To ja jestem gwarantem stabilnego i zrównoważonego rozwoju naszego miasta. Zagłosujcie 21 kwietnia na Michała Majewskiego. Dziękuję bardzo. Dzisiaj w Weekend FM byli z nami kandydaci drugiej tury wyborów na burmistrza Kościerzyny, pan Dawid Jareczek z Komitetu Forum Dialogu Kościerzyna. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I pan Michał Majewski z Komitetu Moje Miasto. Dziękuję również. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Zachęcamy oczywiście mieszkańców Kościerzyny do pójścia na wybory w najbliższą niedzielę. A jeszcze dziś również zachęcam i zapraszam do wysłuchania spotkania z kandydatami na wójta gminy Przechlewo. To po 11:00. Wszystkie te debaty oczywiście znajdziecie na weekendfm.pl. Arkadiusz Jerzejewski, dziękuję i do usłyszenia. Wybory samorządowe 2024. Dogrywka w Weekend FM. Weekend FM.